Wymownie.pl. Dobrze powiedziane. Didaskalia. Czy to z wady wrodzonej, czy to z przekonania? Przywykłem poprzez lata swego bytowania czytać, myśleć i słuchać, słowa kontrolować oraz niczym przesadnie się nie ekscytować. Więc zwykle chłodnym okiem, popijając kawę, spoglądam w strumień zdarzeń i doszło, że nawet własnego, niełatwego z istnieniem romansu, niepoważną transmisję oglądam z dystansu. To sztuka i historia tworzy kąt widzenia. Nie pozwala nie dostrzec, że są bez znaczenia przypadki przodków naszych, nas samych i dzieci, z perspektywy eonów, er oraz stuleci. Rozpysznieni pozorną potęgą techniki, pogardzamy tak chętnie wiedzą przodków dzikich. A cóż my, biedni, wiemy, czego nie wiedzieli? Nierzadko mniej niż oni, bośmy zapomnieli, by ważne i poważne zadawać pytania. Zaślepieni bezmyślną rządzą posiadania. Pogonią za nowością, większą, szybszą, lepszą, bezrozumne lemingi, co na oślep drepczą. O nas samych, o innych wciąż wiemy niewiele. Wpatrzeni w swe ekrany, trzaskamy levele. Zdobywamy poziomy, punkty, doświadczenia, aż nas dorwie w finale demiurg zatracenia. Rozpadniem się, rozsypiem, ślad po nas zaginie, w sedesie pustosłowia, po czym z nurtem spłyniem, rzeką współsamotności oraz zagubienia, aż po gargantuiczne morze nieistnienia. A więc wolę z dystansu patrzeć na rzecz całą i nie chwalić się hańbą i nie hańbić chwałą. Nie dać wkręcać się w tryby dziejowej machiny, bilansować swój poziom dobra oraz winy. Nie grzeszyć naiwnością, świata nie ochronię, wszak jeżeli ma spłonąć, to niechybnie spłonie, niezależnie od tego, czy człowieczek lichy będzie mu usiłował wpakować kij w szprychy. Dlatego mnie nie porwie żadna rewolucja, marksista mi nie bratem, ani muć od krucjat. Świat, chociażby i osioł człowieka dosiadał, istnieje już lat parę i trwać będzie nadal. Więc proszę mi wybaczyć, że nic nie poradzę i że czasem swym wierszem coś jedynie zdradzę. Świat pisząc tak, jak widzę go w szerszym kontekście, przez pryzmat płótna, dźwięku lub widząc go w tekście. Jest wszakże i przekleństwo takiego spojrzenia. Emocje i relacje zmienia w spostrzeżenia. Szczęście, strach to utopia. Miłość, kruchy alians. Cała reszta stanowi tylko didaskalia.